Patrz, to Chuck Norris. Halo, halo, no siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym bożym odcineczku z naszej serii Koledzy Pomiędzy. Nie wiem, który jest to odcinek z kolei, ponieważ jest to odcinek nagrywany po troszeczkę takiej przerwie, że tak powiem, od naszego nagrywania. Ale przechodzimy do rzeczy. Dzisiaj, moi drodzy, mamy już kwiecień, zaczynamy, będziemy sadzić sobie ziemniaczki. Jest tutaj już przygotowana trzydziestka z taką fajną sadzareczką, małą, chyba czeską albo słowacką, trudno stwierdzić. Lata jest już ze mną tutaj na gospodarce, pamiętam, że ją odnawiałem jakiś czas temu i dlatego się tak dobrze trzyma. A tutaj mamy, moi drodzy, ziemniaczki. Miałem tutaj je w workach, ale po prostu sobie to wszystko wysypałem na jedną taką styrtę. Bo nie pomyślałem szczerze. Bo tak sobie tutaj wysypałem i tak wiadrował będę. No i właśnie widzicie, sąsiad jedzie mi pomóc. Kowboj Boży. Cześć, sąsiad. Cześć. No to widzisz, tutaj masz to bogactwo. Zobacz, czy dasz radę tutaj się, wiesz, łamać, wjechać. Rąsia. Cześć. Nie no, powiem ci, że to jest takie duże maszyna, że to wszędzie wjedzie. No i chillera gra. A ty wiesz, co mi się stało? Zobacz. Żywopłot mi, chłopie, marnieje. Na rzeki mam. Co tam się stało? Ja nie wiem. No on wysoki jest. Co ty chciałeś? U mnie też takie są. Nie, on był wysoki, panie, zobacz. On był taki wysoki jak tu. Tu, chłopie, zobacz, na wysokość głowy jest. A tutaj patrzę, zobacz. Zmarniał trochę. Nie wiem, czy może... Sąsiad pewnie randapem, kurwa, popsikał. Na bank przyjechał. Nie wiem, może gdzie popryskał. Dobra, no to... Ale no faktycznie jest deko niższy. No jest i to wiele, bo tu masz, chłopie, w kolano. No chyba, masz... że tutaj masz, kurczę, terenu trochę niżej. Nie, bo jeszcze pamiętam ostatni raz, jak nagrywałem miesiąc temu, no to jeszcze było okej. Nie wiem, ja tam nie pamiętam, jak ten żywopłot u ciebie wyglądał. Tyle czasu temu u ciebie był. Pół miesiąca temu. Ty, faktycznie coś się wydarzyło, chłopie, płot mi zmalał. Co się było? Ja nie wiem. Płot ukradli. Panie, to... A może to bagno? Bo to, chłopie, tak się zapadło. A może idzie. Ej, to dziwna sprawa. Tak szczerze. A co ten dzban u ciebie robi tam z tyłu? Co tak piłuje tego szrota? Sąsiad, wiesz co, zaproponował mi, że on w sumie nie ma co robić, to by sobie zagruberował, stależował piękne moje Polka 2. Bo co, to tylko tutaj chcesz posadzić, czy tutaj obok też? Na tych dwóch małych Polkach, wiesz? Okej. Ciekawe, czy tych ziemniaczków ci starszy? No, najwyżej jak nie starczy, to będzie na jednym, drugie nie będzie w ogóle. A drugie najwyżej będzie kawałkiem, nie? A się dosadzi najwyżej jutro, jak ziemniaki się dokupi, nie? No, ale to zobaczymy, jak to finalnie będzie wyglądało. A, mam jeszcze tutaj do pokazania wam, moi drodzy widzowie. Zobaczcie, jak mi pięknie obsiał mój siewnik. Zobaczcie, jak się pozapychał. Sąsiad gada, że mógł się faktycznie pozapychać i ja tego nie zauważyłem, no i tak sobie posiałem. No. Weź ty może lejce zmień w nim. No... Chłopie, jakbym się jeszcze znał na tym, co to tam się mogło zepsuć, a to właśnie rozchodzi o to, że nie mam pojęcia, no i tak widzisz, zrobiło taki... Powiem ci, że sąsiada z klaksonu wyjebał. Sąsiada? No, to... Taki w sumie standard. Ale to ja ostatnio cierpiałem na takie jakieś...
choroby wieku dziecięcego. Dobra, czyli co? Do tego czegoś sypiemy, tak? No do tej pięknej sadzareczki, panie, to nie ma co tutaj obrażać tego czegoś. Widzicie? No. Jak tu sąsiad zakopci, to łokopci mi całe jaterni to z środka. Dobra, pełne masz? Ile mniej więcej masz pojemność łychy? A ja nie wiem. Tam z 200 kilo może w nie wchodzi. Ty, bo będzie bieda tak w... No bieda to jest teraz. Powiem ci, że tak sobie myślę, że bieda to będzie tutaj to wsypywać, bo ty masz za szeroką tą łychę. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu trochę. O, dobra, dobra. O, full jest, ty, panie. Jeszcze mi zostało w łyżce. Co to się tu porobiło? Zobaczymy, jak to teraz siądzie tutaj. Na tej ziemi, tej ziemi. Pamiętam, że kiedyś to miałem taką opcję, żeby jeszcze podwyższyć tą. Dobra. Panie, nie świeć mi, kurde. Bieg niższy! Niższy bieg! Jak niższy? Bo się zakopiesz, bieg niższy rzuć. Taki? Taki! Matko jedyna. A ten tłumik dalej sąsiad mi nie oddał. Zabrał łopie, bo chciał coś porobić z nimi. No kopce niestety. Na przelocie łopie kopce. Kurde, może ja bym w międzyczasie łąkę zaczął kosić. Tu po lewo. No. Dejże panie spokój, panie Boże broń. Gdzie to teraz? Dychnij se jeszcze, bo to chłopie deszcze były, to zobaczysz, co to wyjdzie z tego. A ja mam pomysł, to zrobimy może, nagramy ci to wtedy. Niech ludzie zobaczą, niech będą ci zazdrościć, o. Na razie to poczekaj. Chłopie, biegownica w tej 30 to na wymarciu. No ja pierdolę, no. Kurwa, testuję tylko. Masz dobry czas. Ty, sąsiad. Ja. Wziąłbyś może podjechał i ten weź idź, załaduj do 60, a może da mi się dociągnąć ten pasek do końca, ale pewnie nie. Tam w łyżce jest. Jest w łyżce. Jest. Ja tu chłopie nawet nie wiem, ile tego jeszcze mam. Starczy. Choć pewnie tu pod koniec nie już się
Bufile. Czekaj. Czekaj. Do tyłu troszeczkę. Dobra. Nachylaj. Wyżej co może, albo co? O, dobra. No. Dobra, ładnie. Ty żeś się bał, że nie starczy tych gruli, a to opie. Tam chyba będę musiał jeszcze wjechać i poprawić. Tam do końca nie dało rady, ale... Dobra, tam, siej tam, tutaj tyle, co ten, to ręką dosadzisz. Tak? Nie w sumie. To opie jeszcze te grząby porozwalam. Ty, weź tą sarnę wypierdziel od siebie z ty. Ty, u mnie też chodzi. Nie wiem, ja tych... No. Sakrament. Nie wiem, gdzie ty tą sarnę masz. Żreją. A tu, po prawej mojej stronie na przykład, po moim chodzą posionym. O no. Nie bieraj! O, aż kruki odleciały. Ale tu dalej są, one się ciebie nie boją. No, tu. Tu idealnie tu, gdzie stałeś. Tu jest pełno, całe stado. No widzisz, no. Zaś mi chopie. Ślać fany, bo tam nie ma nic. Patrzę, że ty tu opryski będziesz musiał robić. Już powoli, niedługo. I tu ci chwasty wychodzą. Jeszcze ja? Kwiatki zaraz będą rosnąć tam. Ale opryski się robi, jak są chyba wyższe, nie? W wyższej fazie. Nie wiem, ja to od razu pizga opryski tyle. Ciekawe, jak to u mnie z tym zbożem wygląda. To z tym, w tym rzepaczku, dobra, co tu, tutaj co po boku to nie będę leciał, bo tu zostało tak dosłownie troszeczkę. Nie, rzepak ładny, chwastów nie ma. Czyściutki. Nie ma chwastów, nie ma. Czysty rzepak. A, bo ty masz tutaj pole. Mhm. A resztę ziemniaków to będzie na obiad. Albo się zamarynuje i sprzeda. Będzie na obiad, albo sprzedasz z tym, co teraz wykopiesz i tyle. Ty, wymieszam stare ziemniaki z nowymi. Sprzedam nowe, młode ziemniaczki. 59 groszy za kilogram. Ty, hopie, nie posionym. Idę pomiędzy. Zastanawiam się, co z tym drewnem zrobić finalnie, bo ten stolarz coś kurde marudził, że bo to nie takie drzewo, takie oto on chyba tam nie chce. No tartaku wybierz. No niby tak, ale jakby on brał na meble, to by, wiesz, więcej bym dostał, no bo jednak doceniłby to, co jest. Nie wiem, no jeszcze z nim pogadam, może się uda. Dawaj, maestro. No, możesz w dół po prostu przechylić. Opie, 30. Dawno taka brudna nie była. Aż się w kabinie kurzy, brudzi. Bo tu nie ma szmaty żadnej rzuconej. I opie, syfi się wszystko do tego, do środka. Dobrze siedzenie metalowe to. Tak to by się kudliło. Gdzie ty sąsiada masz? A był tutaj. Nie wiem, nic nie powiedział. Poszedł. No.
No, cześć, cześć. Kanapkę wpierdziela. O kurwa, o... no. Czy na nie biegł? To może nie sąsiad, to jaki neandertalczyk, albo jaki wczorajszy sąsiad, bo to chopie. Cygan. Nawet gadać nie potrafi. O. Masz prowencję, kurwa, ty? To jest jedzący kanapkę sąsiad. Nowy skin. Dunula. Kurde, ale to zejdzie jeszcze z tym psionim. Robię dwa przejazdy co najmniej. Psioniem, sadzeniem. No, łopsodzisz, będziesz miał z głowy. A ty niby tak, ale... Kurde, myślałem, że przytupta zobaczyć, czy mu faktycznie stratów nie narobili. Fakturę później mailem przyślę. O, co bez roboty, nie ma co do roboty. Drugi sąsiad co będzie działał? Nie zapytaj się. Bez... pobieg, kim wyjdzie. Uważaj. Jeszcze ten przejazd na pewno i następnego w drugą stronę już chyba nie będę robił. Ale żeś sypnął. Bo wyjdzie prawdopodobnie tak jak tutaj z tym Polkiem. Że będzie troszeczkę tylko, a to już się nie będzie opłacało przejeżdżać na drugi raz. Chociaż... Nie, jeszcze raz to tu się nie zmieścisz, wiesz? No, też tak myślę. Musiałbyś w lewo trochę odbić, bo w Redlinę starą wjeżdżasz. Dobrze jest, ja nie wierzę. O, teraz dobrze jest. Tak obyś musiał jechać. Tylko nie skręcaj, dziadzie ciemny. Ciociu malinowy. Truskawkowy. Malinę, cukawkę. Turkawkę? Cukawkę, no. Turkę i kawkę? Turkę i kawkę, no. No i dobra. Tyle ziemniaków wystarczy, nie będziemy tutaj cudować. Trochę się tu z tego pola jednego wąższego się że tak powiem zostawi, to będzie właśnie na obiad, myślę, że na cały rok wystarczy, a tu z tego drugiego pola na pewno będziemy sprzedawać, chyba że faktycznie wyjdzie tego naprawdę dużo, całościowo. To sobie tam odliczę po prostu jakiś tam procent z tej całej, że tak powiem, masy. No i sobie po prostu zostawię, że tak powiem. To zamykać ci te wrota? No, możesz zamknąć, nie ma. No to i... Jep! Ty, uważaj, bo to chłopiec z gwoździ pospada. No, tutaj przez drzwi wjedziesz? Otworzyć ci je? Gdzie mam przez drzwi wjeżdżać? A, te? No, zmieściłby się. A tu nie wiem, czy wam pokazywałem, bo tu w sumie mam taką przyczepkę do Proximki. Ale to nie jest nowa, ale była odnawiana w sumie. Masz, lampy ci zapaliłem. A ten zgasił, pierdzielony. Dobry.
No, tu mamy nawozy, tu mamy kosiorkę. Ale prądu, drogi dzisiaj. O, ja taką grabiarkę ostatnio na złomie widział. A powiem ci, że nie wiem, czy to nie jest ze złomu. No, tamta była dużo mocniej poobdrapywana, wiesz? Nie taka ładna. Nie no, śmieję się. A na też tamten, też tamten ziutek z miasta podowoził sobie tych rzeczy na to złomowisko. Chodź ta na huśtawkę, pobujamy się. Tylko na huśtawkę? No, na huśtawkę, chodźcie. Tu jestem. No to ja sobie tu cupnę. No tamten poszedł, chłopie. Idź tam. Go z galatu wyjebał. A Marcie jestem! Dobra, moi drodzy, to będzie chyba tyle w dzisiejszym materiale, także szykujcie się na dzisiaj. I tak jeszcze podnoszonego nie zostawiaj, bo to niedobrze. Tam nie jeszcze dobra, weźmiesz się, odpuścisz. Kto by to chciał pilnować? Dobra, sąsiad, ja jadę. Cześć. Na razie. Do zobaczenia, do następnego. Widzimy się w swoim czasie, spierdalaj.